Mecenasem akcji jest wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Na program zapraszają Wodociągi Kieleckie, Kielecka Woda, smaczna i zdrowa. Restauracja Tęczowy Młyn, Kielce, ulica Zakładowa 4. Kieruj się dobrym smakiem, wybierz Tęczowy Młyn. Oraz blog o bieganiu www.szuranie.pl. Patroni medialni, Echo Dnia i Radio Fama. Kamila Petrus, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia szóstego już odcinka programu Świętokrzyskie Smaki Zdrowia. Tym razem swoją pyszną potrawę przygotuje dla nas prezes Wodociągów Kieleckich, pan Henryk Milcerz, a w przystawce pomoże mu szef kuchni Tęczowy Młyn, pan Mirosław Ciołak. W kolejnej części pod nazwą Ekspert radzi nasz gość specjalny, autor bloga www.szuranie.pl. Zradzi nam, jak poprawnie przeprowadzić rozgrzewkę przed bieganiem i jak rozciągnąć się po bieganiu. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Dzień dobry Państwu, nazywam się Henryk Milcarz, jestem prezesem Wodociągów Kieleckich. Chciałbym dziś Państwu zaprezentować przygotowanie kaczki prezesa. Jest to mój sprawdzony przepis. Kaczusia została wcześniej oczywiście umyta i przygotowana pod cele programu, ale jeszcze jest trochę do sprawdzenia i do zrobienia, proszę Państwa. Oczywiście kaczka ma to do siebie, że miewa jeszcze takie niedoskonałości. Trzeba dokładnie wszystko sprawdzić, oczyścić. Tak, tu jeszcze mamy jakiś. I proszę Państwa, przystąpimy do przygotowywania. Solimy kaczkę odpowiednio. I tutaj trzeba się zdać na wyczucie i na swój smak. Tak, do tego jest potrzebna wegeta. Wegety ja osobiście nie żałuję, dlatego że dodaję odpowiedniego waloru i smaku. Proszę Państwa, do tego dodajmy papryki słodkiej. Majeranku, bo to rozumiem, jest majeranek. Patrzę na szefa kuchni, który patrzy z tyłu i kiwa głową, że wszystko idzie jak do tej pory dobrze. Oczywiście zasada jest taka, że na częściach tam, gdzie mięska jest mniej, bardzo delikatnie z solą i z przyprawami. Natomiast w tych frakcjach bardziej umięśnionych oczywiście soli dajemy więcej. Tak. Tutaj już możemy nawet lekko łyżeczką, bo jest prościej. Tak. Ciut, ciut. Dodajemy papryczki. Oczywiście majeranek. Tak. I proszę Państwa, dodajemy do tego oczywiście przed pieczeniem, dodajemy świeżą natkę świeżej pietruszki. To wyrzucimy. Proszę Państwa, bardzo ważny jest jeszcze czosnek. Można stosować sól czosnkową, wtedy rozprowadza się ją tak jak proces solenia to również, ale bardzo dobry również jest czosnek taki naturalny. Jest bakteriobójczy i w ogóle polecam, dlatego spróbujemy ten czosneczek wprowadzić i rozprowadzić od środka, tak żeby mięso nabrało odpowiednich walorów. Proszę Państwa, i w zasadzie kaczusia jest przygotowana już do tego, żeby ją na jakiś czas odstawić, najlepiej kilka godzin. Oczywiście tutaj będzie to krócej, żeby nabrała odpowiedniego właśnie aromatu i odpowiednich walorów.
Szanowni Państwo, człowiek oprócz jedzenia, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje również pić. Najlepsza do picia jest woda. Ja oczywiście biorę ją z kranu, bo nie ma lepszej jak w kieleckich kranach. I można na wiele sposobów przygotować. Najprostszy sposób to jest obrać cytrynkę. Cytryneczkę obieramy. I do dzbanka wody świeżej, zdrowej wkładamy 3 plasterki cytryny. Żeby dodać smaku, dodajemy miętę. Dodajemy miętę, dodajemy, tu akurat są 2. I proszę Państwa, tą wodę nasyconą cytryną i miętą pozostawiamy na jakiś czas, żeby woda wchłonęła aromat cytryny i mięty, przez to poprawiają jej się walory smakowe. Oczywiście można na różne sposoby przygotowywać wodę, w zależności od tego, jakie ktoś ma upodobania, jakie smaki. Można również robić na ciepło, na przykład kawę zwykłą kawą Turek czy inną, czy łyżki do wrzątku, do tego gałązkę mięty i mamy na ciepło. Ja mam taką propozycję, żeby przygotować taką szybką sałatkę owocową do kaczki. Obierzemy po gruszce, a następnie będziemy sobie przygotowywać winogronka, które są opłukane. Jak Państwo widzą, różnimy się techniką. Mistrz wszystko na stole, ja w rękach. Ja staram się obierać tą metodą taką, jak obieramy owoce cytrusowe. Rozumiem. Czyli są ustawione w pozycji pionowej, ścinamy tak, to na boki. Tak. Ale ja po swojemu zrobię, żeby nie ryzykować. Bo przyzwyczajenia człowiek jakieś ma. Gruszka jest dosyć soczysta, także tak. Myślę, że będzie to fajnie się komponowało w sałatce, zwłaszcza w połączeniu z twarożkiem i sosem. Czuję już jej zapach i czuję na dłoniach sok, czyli... Gruszkę będziemy kroić dosyć duże elementy. Wrzucimy sobie ją do miseczki i delikatnie skropimy sokiem z cytryny, żeby do momentu zakończenia robienia sosu ta gruszka nam po prostu nie ściemniała. A wiemy, że cytryna jest takim jakby hamulcem, który zapobiega ciemnieniu owocom typu jabłka, banany i gruszki. Wystarczy. Te owoce możemy wrzucić do miski. Ja bym poprosił pana profesora o delikatne spryskanie cytryną. Dobrze. Delikatnie łyżeczką zamieszamy. Dobrze. Już tylko dokończę. Następnie poproszę o pokrojenie winogron. Całego tego kiścia na pół, a ja w międzyczasie... Dzielimy każde grono oddzielnie, tak? Tak, i na pół. A ja w od razu wrzucamy, czy jeszcze będzie... Możemy rzucać do tego. Dobrze. Ja w międzyczasie pokroję kilka suszonych śliwek julienne, czyli bardzo cienkie, cienką zapałkę. Wszystko mamy pokrojoną. Winogrona praktycznie na chwilę tuż. Będzie może iść. Tak, proszę uprzejmie. Praca zespołowa jest jak najbardziej wskazana. Tak, efekty z góry będą. Wtedy przygotujemy na pewno to szybciej, skrótniej, nie tracąc czasu. Dodajemy tą śliwkę do sałaty. I teraz
Ja poproszę w międzyczasie, ja sobie może już nastawię zaraz chwilę kuchenkę indukcyjną, żeby... Czy to w takiej formie ma być, czy dodajemy... Pan prezes teraz weźmie ten twarożek i jego połowę pokrosimy dosłownie takie małe elementy jak winogron. Normalnie tak. Nie musimy tego kroić, takie ładne kawałeczki, dobrze? Wlewamy sobie wiśniówkę. I czekamy, aż ona będzie nam się gotowała. Gotujemy po to, żeby odparować alkohol, żeby nam został sam smak wiśni, który za chwilę połączymy z sosem wyczyniowym. Może poprosimy pana prezesa. Przygotujemy miejsce, mam przygotowany. Tak. Myślę, że wlejemy połowę tego za chwileczkę, jeszcze sekundkę. Rzeczywiście czuć alkohol. Często jest kucharze sobie machają, żeby po prostu poczuć się ten alkohol. Żeby dobro się nie marnowało, tak. Że może ja troszeczkę zmniejszę. Szczególnie tym, którzy mają okulary, to z pewnym dystansem, bo mogą zaparować. Dobrze, możemy już dołożyć połowę tego sosu. Rozprowadzamy to, tak? Tak, rozprowadzamy to dosyć powoli, żeby nam się nie wylało. Jeżeli rozprowadzimy to dosyć starannie, będziemy jednolita masa, za chwilę dodamy wiśnie. Tak, to już powoli rzeczywiście się ładnie rozprowadza. Ja dodam teraz dwie łyżki wiśni. Proszę uprzejmie, ja będę mieszał, żeby to też wszystko... Musimy podkreślić ten sos wiśniami, aromatem, które zawierają w sobie. Na razie mamy sos konsystencji dosyć rzadkiej. Za chwilę nam sos zacznie tężeć, bo woda będzie odparowywana z tego sosu i z tej wiśnieweczki. Podbijemy to kremem balsamicznym. Jest to taki, można powiedzieć, sos, jak ludzie to sami oceniają czy wiedzą. Ja powiem tyle, że taki sos można samemu zrobić w domu. No jest praktycznie idealny. Tak, potwierdzam. Tylko kremem balsamicznym zagotujemy i odstawiamy i będziemy czekać na kaczkę, która jest w piecu. Tak, tu już szef kuchni pokazał, jak trzeba dobrze czas wykorzystywać. Kaczka się piecze, a my w tym czasie przygotowujemy kolejne bardzo smakowite rzeczy. Możemy spróbować, czy krem balsamiczny nadał nam odpowiedniego aromatu i smaku. Zauważył pan różnicę? To taki przechodzi z cierpkości taką słodycz. Proszę mi uwierzyć na słowo, bardzo dobre. Pan prezes przełoży sałatę rukolę do drugiej miseczki, na którą będziemy nakładać składniki wymieszane w postaci gruszki, winogrona, suszonej śliwki i serka twarogu. Bardzo ładnie. Teraz poproszę o przemieszanie delikatnie składników. Dalej stosujemy trochę improwizacji, jak to robią nasi koledzy kulinarni. W domu, w telewizji też tak robią, także tu nic się złego nie dzieje. O, dobrze, sałatkę mamy włożoną. Szkoda, Teraz poproszę, polejemy przygotowany wcześniej sosem. I teraz sosik. Ja pokażę jak i panu prezesowi też pokażę, jak to zrobić. My to stosujemy takie mazaje, czy artystyczny bałagan, robią to na talerze i w misce. Więc bierzemy po prostu sobie sos, delikatnie lejemy sobie, jak to nam czasem pasuje w tej w drugą stronę, żeby pokazać kierunki, tak? Pan prezes też spróbuje i poproszę o nałożenie na środek trochę wisienek. Teraz poproszę o wisienki, a resztę sosu zostawimy do kaczuszki. Dziękuję bardzo.
Sałatkę wzbogacimy jeszcze aromatem melisy, ponieważ była dodawana cytryna do gruszki, która się ściemniała, a melisa się bardzo fajnie komponuje z cytryną, tak samo jak i mięta. Mięty wdawaliśmy do wody, którą będziemy później pić, więc tu zaproponujemy, żeby dać melisę. Bardzo ma, proszę powąchać, jaki ma świetny aromat. Piękne. Też się nadaje do herbaty. Nie musimy dawać cytryny. Tak. Tak przygotowaną sałatkę bardzo szybko, jak Państwo widzieli, możemy zrobić i podać do kaczki.